Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dziś opowiem Państwu o pierwszym polskim powstaniu antyrosyjskim z 1768 roku. Ono wybuchło 29 lutego. Zresztą słowo wybuch to jest tutaj trochę za mocno powiedziane. Konfederacja Barska, czyli Konfederacja, zbrojny związek zawiązany przez polską szlachtę w mieście Bar na Podolu, był związkiem, którego celem była obrona wiary katolickiej i zrzucenie rosyjskiego protektoratu. Jak wszystkie polskie powstania z XVIII i z XIX wieku, była czynem desperackim i była również, to jest ważne, bezpośrednią przyczyną rozbioru, pierwszego rozbioru Polski. Kiedy zastanawiamy się, co takiego wydarzyło się w 1772 roku, że Polska została, Rzeczpospolita Polska została podzielona przez między Prusy, Rosję a Austrię, to właśnie jest koniec Konfederacji Barskiej. Konfederacja Barska znika w polskiej historii, jest takim otoczona mgłą. Ludzie, jeżeli nie są zawodowymi historykami, nie są w stanie zwykle powiedzieć wiele ciekawych rzeczy na temat Konfederacji Barskiej, o co walczono, jakie były pomysły jej twórców, nie wspominając o tym, kim oni byli. Więc po kolei. Tak, jest to pierwsze polskie powstanie wymierzone w protektorat rosyjski, wymierzone w Stanisława Augusta Poniatowskiego, który był rosyjską marionetką, i polegało ona na założeniu kilkudziesięciu konfederacji lokalnych, które zostały utworzone na terenie Korony i Litwy, i podjęcia walki zbrojnej z wojskami rosyjskimi, które wspierały wówczas rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to zmiany przede wszystkim wymierzone w równouprawnienie innowierców, co bardzo źle się kojarzy dziś z, no, że szlachta chciała po prostu prymatu religii katolickiej i możliwości dyskryminowania innowierców. Właśnie pod takim pretekstem walczono wówczas z polską reakcją, dlatego też europejscy filozofowie, na przykład słynny Voltaire, wspierali carycę Katarzynę, notabene autokratkę, taką, która no, rządziła w sposób absolutny. Tutaj nie było żadnych wątpliwości co do tego, w jaki sposób ona sprawuje swoje rządy. Mogła się upominać o prawa innowierców tylko i wyłącznie w Polsce i to, że Voltaire to kupował i że chwalił jej światłość, którą zaprowadzała w Polsce, no to rażąca hipokryzja. W każdym razie te wszystkie reformy, które sygnował Stanisław August Poniatowski, mające tak na celu tak naprawdę narzucenie Rzeczpospolitej gorsetu przez Rosję, umiejętnie tutaj opór przeciwko tym rozwiązaniom podsycały Prusy. Tutaj Prusy występowały z jednej strony jako sojusznik Rosji, z drugiej strony jako taki cichy doradca naszych głupich szlachciców, którzy nie rozumieli, że Prusy chcą doprowadzić do likwidacji protektoratu rosyjskiego, jakim była pierwsza Rzeczpospolita wtedy, właśnie poprzez rozbiór, dlatego że tylko rozbiór mógł dać nabytki terytorialne Prusom. W każdym razie od 1767 roku na terenie Rzeczpospolitej były 20-tysięczne oddziały wojsk rosyjskich, które realizowały właśnie tą
politykę, między innymi właśnie wdrażania równouprawnienia. Ta równouprawnienie, które narzucał słynny Nikołaj Repnin, czyli właśnie ten taki ambasador carycy Katarzyny II, on forsował to jako taki słowo wytrych do zasadę wytrych do kontrolowania Polski. 24 lutego 1768 roku Rzeczpospolita podpisała traktat o wieczystej przyjaźni, który tak naprawdę legalizował status protektoratu, którym była Rzeczpospolita Polska, protektoratu rosyjskiego. I właśnie to wydarzenie, w którym, uwaga, Rzeczpospolita gwarantowała nienaruszalność granic, ale również ustroju, który sama ustanowiła, było powodem wybuchu tego powstania antyrosyjskiego, zawiązania Konfederacji Barskiej. Związek zbrojny zaprzysiężono 4 marca 1768 roku. I tutaj właśnie w barze, to ta Konfederacja Barska, to nazwa bar jest taka myląca, często wiele osób w ogóle nie wie, o jakich wydarzeniach jest mowa. Oczywiście zatłumienie powstania wzięły się wojska rosyjskie. We wrześniu 1768 roku Turcja wypowiedziała wojnę Rosji i uwaga, była to taka turecka wojna polska. Ona się bardzo źle odbiła na polskiej całości terytorialnej, ponieważ Rosja po prostu była w tym momencie poważnie osłabiona. Z jednej strony buntująca się Polska, z drugiej strony atakująca ich Turcja. Takie właśnie rozwiązanie forsowali Prusacy, licząc na to, że doprowadzi to do konieczności podzielenia się Polską przez Rosję. I właśnie to im się udało doprowadzić. W ogóle polskie powstania w roku, też to ostatnie, 1794, w 18 stuleciu, były dziełem właśnie stronników agentury pruskiej. Łącznie ze słynnym szewcem Janem Kilińskim, który był opłacany jako pruski agent do tego, żeby buntować ludność Warszawy. Ten sam mechanizm, który w 1794 roku doprowadził do likwidacji Rzeczpospolitej w 1768, 9 i późniejszym do 1772 roku, prowadził do kompletnie nieprzygotowanego powstania, które skończyło się dla Polaków tragicznym rozbiorem, pierwszym rozbiorem Polski, który zapoczątkował upadek państwa. Jedną z zasad, mówi się o szachach jako o wojnie w miniaturze, jedną z zasad, którą się kierują dobrzy szachiści, jak Państwo, którzy śledzą kanał, wiedzą o tym, że kiedyś byłem zawodowym szachistą, jest to, że strona słabsza musi iść na ustępstwa i musi unikać dążenia do konfrontacji. W tym wypadku Polska nie miała żadnych szans w konfrontacji nie tylko z Rosją, ale przede wszystkim z silnymi państwami okupującymi de facto nasz kraj, bo co prawda to rosyjskie wojska były wojskami interweniującymi w Polsce, w Rzeczpospolitej, ale równolegle Polska była eksploatowana, wyzyskiwana przez Prusy, dla których była po prostu jednym wielkim zapleczem pieniędzy, poddanych, rekrutów. Tylko że Prusy koniecznie chciały doprowadzić do usankcjonowania rozbioru Polski, czyli swojej faktycznej władzy, ustanowić swoje faktyczne władztwo nad polskim terytorium. Konfederaci prowadzili dosyć taką aktywną politykę międzynarodową, to znaczy oprócz sojuszu z Turcją próbowali wciągnąć do tej akcji również Francję. W każdym razie ta
Ta polityka międzynarodowa, próba wyzyskania tego geopolitycznej sytuacji, można powiedzieć, że skończyła się sukcesem. Tak dobrze Konfederatom udało się dokuczyć Rosji, że uznała, iż musi po prostu osłabić Polskę, osłabić Rzeczpospolitą, godząc się na pomysł rozbioru Polski. Pierwsze takie poważne walki wybuchły właśnie w 1770, 1760, przepraszam, 1768 roku w czerwcu. Tak naprawdę problemem Konfederacji polegało na tym, że były to takie lokalne, słabe związki taktyczne, a wojsk rosyjskich, ale też wojsk koronnych, które zwalczały powstańców, było znacznie, znacznie więcej. W sumie w walkach po stronie Konfederatu wzięło udział około 100 tysięcy ludzi. Stoczono przez te 4 lata walk około 500 jakichś tam bitew. Stanisław August Poniatowski, straty poniesione przez w czasie tych walk ocenił na 60 tysięcy. Sam Nikołaj Repnin twierdził, że zesłano na Syberię po upadku Konfederacji około 14 tysięcy osób, a resztę powstańców przymusowo wcielono do armii rosyjskiej. Tak naprawdę nikt nie wie, ile było naprawdę prawdziwych ofiar. Tak naprawdę Konfederacja stała się, Barska stała się głównym pretekstem do pierwszego rozbioru. Decyzja o rozbiorze zapadła w połowie 1771 roku. I to były właśnie tak naprawdę jedyny realny skutek tego powstania. W świadomości Polaków jest to jakiś taki mit, ale bardzo mglisty. Mówi się o konfederatach jako o jakichś ludziach, którzy chcieli dobrze, ale nie bardzo wiadomo, o co walczyli. No więc walczyli o to, żeby Polska była krainą nadal katolicką w 100%, w której innowiercy nie mieliby pełni politycznych praw i w której Polska byłaby niezależna od Rosji. Nie była w stanie zrealizować żadnego z tych postulatów. Była to tak naprawdę związek zbrojny, który został stworzony przez ludzi nieświadomych, którzy dali się wykorzystać przez agenturę pruską, to tak mówiąc najkrócej. Król pruski, mimo że przekazywał nici sympatii konfederatom, jednocześnie był głównym doradcą, mowa o Fryderyku II, Katarzynie II. On po prostu starał się jej bardzo doradzać, być jej bardzo pomocny w tłumieniu tego całego buntu. Inicjatorami takiej konfederacji byli ludzie, których nazwiska wiele dziś nie powiedzą. Był to na przykład biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński, marszałek nadworny koronny Jerzy August Mniszek. Później za wojsko odpowiadali Michał Hieronim Krasiński, Joachim Potocki, Michał Jan Pac, Józef Sapieha. Bodajże chyba najlepiej kojarzony jest Józef Pułaski, czyli ojciec jednego z dowódców Konfederatów, Kazimierza Puławskiego. Jest też Wawrzyniec Potocki, reprezentujący Wielkopolskę. To są nazwiska, które się nie przebiły do świadomości, jak chociażby Tadeusz Kościuszko z 1794 roku. W ten sposób Konfederacja Barska sobie tak funkcjonuje troszeczkę na obrzeżach naszego ruchu insurekcyjnego, natomiast jest bezsprzecznie pierwszym
przykładem głupiego powstania, powstania, które nie zostało w ogóle rozliczone w historiografii, które nie zostało wskazane jako jednoznacznie, jako winowajca tego, że Polska stała się, została po prostu rozebrana. Był to pierwszy taki przykład, w której elity I Rzeczypospolitej zostały po prostu wpuszczone w konflikt zbrojny, którego nie można było wygrać w tamtym czasie. Jedynym, gdyby Polska posiadała świadome elity polityczne, to w ogóle nie znalazłaby się w takiej sytuacji. To jest właśnie niestety taki paradoks człowieka politycznego, chorego człowieka Europy. To znaczy, gdyby miała dobre elity, to by się nie znalazła. Skoro nie miała elit, to dawała sobą manipulować. Polskie elity w XVIII wieku były po prostu na sprzedaż. W tym wypadku niestety nawet te patriotyczne elity, one dawały sobą bardzo prosty sposób manipulować, nie dostrzegając tego, że w 1768 roku po prostu Rzeczpospolita Polska nie była w stanie wywalczyć sobie w żaden sposób niepodległości. Szanowni Państwo, jeżeli Wam ta krótka historia o tym, czym była Konfederacja Barska, czyli straczeńczym powstaniem, które doprowadziło do pierwszego rozbioru Polski, powstaniem antyrosyjskim w obronie prawa do dyskryminowania innowierców. Takie najkrócej można powiedzieć taką definicję Konfederacji Barskiej. To proszę o subskrypcję kanału, udostępnienie go jak najszerzej materiału, a ja sobie pozwolę polecić, drodzy Państwo, historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze jest szereg ciekawych tekstów o żydowskiej zemście za Holokaust, o tym, jak ocaleni chcieli wymordować 6 milionów Niemców, z tej zasady oko za oko, ząb za ząb. O masonach, czy byli tacy wszechpotężni, czy to było po prostu public relation. O ostatnim procesie za czary, który miał miejsce w 1944 roku w Londynie. Dlaczego skorzystano z tej ustawy? Kryje się za tym fascynująca szpiegowska historia. Jest też portret sylwetka Marii Waleskiej, najbardziej znanej kochanki Napoleona, i polecam mój tekst o tym, jak polski wywiad okradał Niemców z zagrabionego, z części, niewielkiej części zagrabionego złota, które przewożone było do Ameryki Południowej. W jaki sposób to robić? Dlaczego utrzymywali całą akcję w tajemnicy przed rządem w Londynie. Historia na weekend jest do nabycia, drodzy Państwo, w najlepszych kioskach, empikach w całej Polsce, ale również na stronie capitalbook.com.pl. A Państwa zapraszam na kanał redaktora naczelnego Historii na weekend, a także Historii bez cenzury, Historii ekspert Aleksandra Plińskiego, prywatnie mojego brata. Tam, drodzy Państwo, możecie znaleźć wiele ciekawych historii, takich jak na tym kanale. Do zobaczenia.